Cześć, tu Agata, tu Bima. Zapraszam na recenzję interaktywnej mapy świata. Ta pomoc naukowa zawiera aż 1000 faktów i pytań na temat państw z całego świata. Mapa jest dwujęzyczna. Działa w języku polskim oraz angielskim. Opracowana jest z najwyższym zaangażowaniem i poświęceniem, tak aby dziecko mogło z niej korzystać przez długie lata. Z taką interaktywną mapą dzieci przeżyją niesamowitą podróż dookoła świata. Dzięki niej najmłodsi mają dostęp do szerokiej wiedzy z zakresu 78 państw. Poznają stolice, flagi, języki, którymi posługują się mieszkańcy oraz różne zabawne fakty. Opcja zmiany języka pomoże w nauce języka angielskiego. Ta mapa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6 roku życia, natomiast z racji takiej, że ta zabawka naprawdę zawiera fantastyczne wskazówki i ciekawostki, to uwierzcie mi, że wy też nauczycie się wiele, zwłaszcza, że no, nie oszukujmy się, nie każdy z nas jest w stanie poznać każdą flagę państwa czy jakieś ciekawostki, także wy też się mnóstwo nauczycie. To jest fajna zabawa dla starszych dzieci, ale i dla rodziców. To co, pokażę wam teraz, jak działa ta mapa i co ona tutaj w sobie kryje. Tutaj z tej strony mamy włącznik, także odpalamy. I można, fajne jest to, że można wyłączyć w ogóle sobie tę matę. Także nawet jak zostawimy ją na podłodze i niechcący, wiecie, dotkniemy, to nam nie zagra. No to dobra, to próbujemy. Witaj, mały podróżniku. Brazylia. Czas na super quiz. Który kraj znajduje się w północnej Ameryce? Meksyk czy Wenezuela? Brawo! Meksyk znajduje się w północnej Ameryce. Gramy dalej. Kair jest stolicą jakiego kraju? Brawo! Kair jest stolicą Egiptu. Gramy dalej. Czas na wyzwanie. Gracz A, gracz B, jesteście gotowi? Pytanie dla gracza A. W którym kraju mówi się po portugalsku? Portugalia czy Białoruś? Brawo! W Portugalii mówi się po portugalsku. Pytanie dla gracza B. Waszyngton jest stolicą jakiego kraju? Świetnie! Waszyngton jest. Pytanie dla gracza A. Yamoussoukro jest stolicą jakiego kraju? Matko. Poprawna odpowiedź to... Yamoussoukro jest stolicą Wybrzeża Kości Słoniowej. No tego to nie Pytanie wiedziałam. Pytanie dla gracza B. Bogota jest stolicą jakiego kraju? Ojku, było przecież w tym El Casa. Spróbujmy flagi teraz. Pytanie dla gracza B. Flaga numer A1 jest flagą jakiego kraju? Tu jest A1. No wiecie czy nie, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Ja myślę, że w Afryce coś, ale... Tu? Poprawna odpowiedź to flaga numer A1 jest no. Flagą Afganistanu. Remis po 1 numer. Pytanie dla gracza B. Zabawne fakty. Jest walutą jakiego kraju? Mali czy Mozambik? Poprawna odpowiedź to pytanie dla gracza A. Hello, little traveler.
Słuchajcie, jestem szczerze zafascynowana tą mapą, naprawdę. Na początku, jak ją rozpakowałam, to nie byłam tak entuzjastyczna, natomiast uważam, że jest genialna i nie tylko dla tych dzieci 6+, tylko ja też tutaj z ciekawością sobie siedziałam i klikałam. Tu jest tyle tych flag, że nie jestem w stanie spamiętać tych wszystkich, także naprawdę to jest genialny trening i nauka również dla osób dorosłych, także ja z chęcią tutaj pogram sobie z tą mapą z mężem, chyba naprawdę genialna jest ta mapa. Dodatkowo fantastyczne jest, że jest w wersji angielskiej. Bardzo często nie tylko dzieci, ale również dorośli nie wiedzą, jak wymawiać niektóre nazwy krajów po angielsku. Na przykład problematyczna jest Białoruś zawsze. Genialne, naprawdę. Pani bardzo ładnie wymawia wszystkie nazwy państw. Wspaniała mapa, jestem naprawdę nią szczerze zachwycona. Widziałam też mnóstwo pozytywnych opinii w internecie. Genialna nauka geografii dla tych dzieci 6+, ale również dla licealistów, bo wiem, że na geografii trzeba się nauczyć ileś tam tych państw i miast, a tu jeszcze są flagi, naprawdę genialna. Genialna, nie mogę się nadziwić i nie mogę się przestać nachwalić, bo naprawdę jest fantastyczna ta mapa. Jestem szczerze nią zafascynowana. Wspaniała. Musicie chyba ją mieć naprawdę. Jeżeli macie dużo starsze dzieci, to koniecznie ją kupcie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Pa! That was fun!